Million Packs. Cashback wspierający każdego gracza Gwinta. Rób codzienne zakupy i powiększaj swoją kolekcję kart animowanych dzięki pyłowi oraz skrzynkom premium. Szczegóły i link w opisie. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was na zagranie Nilfgaardem pod cesarską formację. I będzie to deczek podesłany od jednego z moderatorów na Discordzie, od Żywiołaka. No i tutaj Żywiołak, wielkie dzięki za deczek, bo naprawdę talia jest bardzo w porządku. No i co my tutaj mamy? Więc tak, przede wszystkim jest Riens. Wiadomo, już sama obecność Riensa nadaje talii taki charakterystyczny sznyt wzbudzający respekt, ja bym to tak powiedział. Naprawdę Riens jest niesamowitą kartą, bardzo rzadko spotykaną, więc dlatego jak go rzucamy, no to nie dość, że na polu bitwy robimy niesamowity chaos, no bo naprawdę taka jest prawda, przeciwnicy no nie spodziewają się, że wyciągniemy nagle z łapy Riensa. Po drugie, no Riens jest fantastycznym, fenomenalnym removalem w połączeniu z Riko i z liderem cesarskiej formacji. No bo lider służy tylko i wyłącznie do tego, żeby ustawić sobie Riko w każdym momencie, w którym chcemy, na szczycie talii, no żebyśmy mogli zniszczyć wszystko, co się pojawi po stronie przeciwnika. I nieważne, co to jest, po prostu Riko absorbuje siłę tej jednostki i Riensem to wykańczamy. Super, super opcja, naprawdę bardzo widowiskowa, bardzo skuteczna. No i przede wszystkim, kurczę, potrafiąca dosłownie zamknąć niejedną gierkę. No i na rozkazie Riens ustawia jeszcze siłę jednostki na równi z liczbą kart pozostałych w naszej talii. Więc no jeżeli mamy w talii 10 kart, 8, tutaj w tym deczku tak mniej więcej to wychodzi, no to wtedy możemy sobie wzmocnić na przykład coś, co powstało z iluzjonisty, co ma siłę 1, tak od razu do 8, więc powiedzmy takie zabezpieczenie. Albo jeżeli przeciwnik ma jakiegoś goryla po swojej stronie, typu nie wiem, 30 siły, no to zawsze możemy te 30 siły zamienić na 8. Więc no naprawdę Riens jest to fenomenalna karta, zresztą ten, kto śledzi kanał od jakiegoś czasu, to wie, że ja do Riensa mam naprawdę bardzo duży sentymencik i słabość, więc bardzo lubię talie, które zawierają Riensika. Yennefer Iluzjonistka, kolejna karta, która przypadła mi niesamowicie do gustu. Ja swego czasu nagrałem no, dosyć sporą ilość deków, jak na ten kanał. Z Yennefer Iluzjonistką, właśnie z jedną kartą. Moim zdaniem wprowadzenie tej karty, tak samo jak Triss, deszcz meteorów, no to był strzał w dziesiątkę. Karta moim zdaniem bardzo niedoceniana, w sumie rzadko ją się teraz widzi, a kurczę, naprawdę, no potrafi utrzymać niesamowitą kontrolę na polu bitwy, no bo tak, rzucamy ją, zadajemy od razu 4 punkty obrażeń i teraz wszystkie jednostki, które tworzymy, powodują, że Yennefer zadaje te obrażenia. Czyli tak, rzucamy sobie Mistrza Plag, on tworzy Golema, Yennefer bije za 3. Rzucamy sobie Grzyba, tworzymy Iluzjonistę, Yennefer bije za 4. Rzucamy sobie Iluzjonistę, tworzymy jakąś jednostkę, nie wiem, o sile 5, o sile 6 i nawet jeżeli ona wejdzie za 1, to Yennefer strzeli za 5 bądź za 6, czyli za wartość siły bazowej tej jednostki stworzonej. Więc to jest po prostu również wsparcie do wszystkich jednostek, które tworzą cokolwiek, tak? A w tym deku no, mamy iluzjonistów, mamy mistrzów plag, mamy również poselstwo, więc no jakby nie było, tak? No to są dodatkowe karty, które powodują, no działają w takiej symbiozie, tak? W połączeniu z Yennefer, no bo z jednej strony Yennefer zadaje te obrażenia, tak? No z drugiej strony my przez to generujemy więcej punktów zrzucania karty, która normalnie by nie wygenerowała te nie wiem, 3 czy 4 punkty więcej. Więc naprawdę Yennefer jest super, bardzo fajna karta, żeby odbić push przeciwnika, na przykład w R2, no, czy zaznaczyć totalnie swoją obecność w R1 i przejść do długiej rundy, no bo tutaj raczej wolimy długą rundę. Więc no, naprawdę, kurczę, ja bardzo polecam tą kartę, bardzo polecam sobie poeksperymentować z tą kartą, moim zdaniem jest naprawdę ekstra. I szczerze, naprawdę nie rozumiem, dlaczego w takich fandekach Yennefer nie występuje częściej. Geralt Irden, no jest to wredna talia, nie ma co ukrywać, bo gramy tutaj Kahira i gramy tutaj Irden. No wiadomo, podobno jest zarezerwowane specjalne miejsce w piekle dla graczy, którzy grają Irden. Ja już się do tej karty przyzwyczaiłem, szczególnie w obecnej mecie, gdzie naprawdę tych wzmocnień jest dużo. No nie ma co ukrywać, tak no Irden potrafi po prostu wygrać gierkę. Może i w haniebnym stylu, ale potrafi wygrać. Więc to w połączeniu, nie dość, że mamy Kahira, no to jeszcze mamy tu Irden. Więc naprawdę no ciężko tutaj się gra na ten deck, tak? Jeżeli no w tym momencie
Ja zazwyczaj trafiam na potrójnego kota, tak, albo no, albo na jakiegoś handbuffika, to naprawdę no, ta karta tutaj potrafi zrobić cuda niewinne. Podgrom czasnym grzybem, no, carry over w postaci 6 punktów oraz dodatkowy iluzjonista, więc no, tutaj nie ma co, wydaje mi się, co rozwodzić. Janek do przetasowania naszej talii, chcemy go rzucić w R1, no ewentualnie w R2, żebyśmy po prostu podobierali wszystkie nasze goldy. Ramonik do skopiowania iluzjonisty, tylko i wyłącznie, no można ewentualnie pokusić się o dodatkową blokadę, ale wydaje mi się, że lepiej inwestować w iluzjonistę. Kahir. I tutaj naprawdę wydaje mi się, że my Kahira. Nie mamy Kahira premium? Serio? Wydawało mi się, że mamy go na pewno premium. No ale cóż, w takim razie to jest kolejna karta, którą trzeba nadrobić. No tak, Kahir. Rzadko używałem Kahira, ale nie z tego względu, że uważam, że jest to słaba karta. Po prostu jakoś tak było mi nie po drodze zazwyczaj do Kahirka. No ale Kahir no, obecnie jest naprawdę całkiem niezły. No w momencie, jeżeli przeciwnik nie ma na niego żadnej odpowiedzi, a najprawdopodobniej nie ma, no bo jednak teraz jest meta deków z Renfri, więc no możemy ewentualnie no, mieć jakieś przesunięcie, oczyszczenie, blokadę, no ale no nie oszukujmy się, ja grając tym dekiem naprawdę rzadko spotkałem się z taką bezpośrednią odpowiedzią na Kahira, nawet przy grze na taktykę partyzancką, no to po prostu wyczekałem moment, kiedy bezpiecznie mogłem go sobie rzucić i wszystko było w porządku. No i wiadomo, no tutaj nie ma co się rozwodzić. Za każdym razem, gdy wróg, nasz przeciwnik, oponent wzmacnia jakąś jednostkę, no to Kahir wzmacnia się o tyle samo. Więc to można powiedzieć, że wszystkie wzmocnienia przeciwnika przychodzą na nas, plus na końcu rzucamy Irden, więc to, co on wzmocnił, jest nasze, a on nic z tego nie ma. No to jest właśnie taki deck. Fion do zabezpieczenia Kahira, ewentualnie do zabezpieczenia INFR. To jest zawsze problem, nie wiem jak Hef, tak, wiem, że wy pisaliście jak to się czyta, ale nie chcę teraz popełnić takiej gafy, bo szczerze nie pamiętam, ale następnym razem jak będę wymawiał tą nazwę, to się przyłożę, obiecuję. Więc Hefik, no do aktywacji iluzjonistów, no i tutaj wiadomo, ta karta może wejść za bardzo dużo, bo jeżeli coś na cmentarzu przeciwnika jest, nie wiem, za 7, tak, o sile bazowej 7, czy tam 6, czy 8, tak, no nie wiem, załóżmy, no to wiadomo, z każdego iluzjonisty tworzymy sobie dodatkowo taką kartę, więc no tutaj spokojnie, nawet za takie siódemeczki to jest 18 punktów z Hefika. No i wiadomo, z takim, oczywiście z taką gwiazdką, tak, że możemy stworzyć jakieś fajne silniki. No, czy coś, co się wzmacnia, czy na przykład Wiedźminów Szkoły Kota, więc no tutaj naprawdę, że tak powiem, możemy przeciwnika zniechęcić do dalszej gry jednym zagraniem, no i to chyba w tym deku jest najfajniejsze. Riko do ustawienia Riensa, po prostu chcemy go ustawić na szczycie talii, używamy do tego cesarskiej formacji zawsze, no i tyle, tak, no. I tutaj nie ma co gridować Riensa, tutaj nie ma co się zastanawiać. Jeżeli przeciwnik rzuca coś, co jest niebezpieczne, no to po prostu atakujemy, tak, i załatwiamy sprawę, żeby no, przeciwnik nie mógł się rozstawić. Mistrzowie Plak do skrócenia z magów zabójców, tajemnicza skrzynka z omigłówką. Gdyby coś nam nie wyszło, gdyby tego Kahira nie dało rady rzucić, gdyby tej Yennefer nie dało rady rzucić, wiedzielibyśmy, że to jest bez sensu. Gdyby jakiejś wysokoprowizyjnej karty po prostu nie udało się rzucić, no to po prostu robimy sobie podmianeczkę. Zawsze te 13 punktów może nam się przydać. No i teraz tak na szybko, bo czytałem w komentarzach, żeby no, te omówienia talii przyspieszać, chociaż też tutaj wielka do was prośba, żebyście mi dali znać, co myślicie o takiej formie omówienia, czy rzeczywiście omawiać każdą kartę, raczej poskipować troszkę i rzucać tutaj tylko główne zagrania, żeby to omówienie trwało krócej, no ale to tak jak mówię, tutaj zachęcam do dyskusji, więc brązu, blokadka, mag zabójca, to wiadomo, do skrócenia talii, poselstwo, wsparcie dla INFR, stworzenie jakiejś fajnej karcioszki, tu pamiętajcie, jeżeli stworzymy jakąś jednostkę z poselstwem, no to INFR zada te obrażenia bazowe, zada obrażenia o wartości sile bazowej stworzonej jednostki, masidło, jakaś tam taktyka, żebyśmy dobrali szybciej Janeczka,
wzmacnianie o 5, jeżeli żołnierz po prostu uzdrawiamy. Turniej rycerski, removal za 4, też taktyka. Sierżant Nausika, karta, która potrafi urosnąć do 7-8 punktów. Wywiórka do wygnania czegoś problematycznego. Iluzjonista, wiadomo, pod gąbczastego grzyba, pod Ramona. No i tutaj iluzjonista jest chyba jednym z lepszych brązów, jakie po prostu są. No i cóż, no i to by było na tyle. Także no mam nadzieję, że deczek wam się spodoba. Mam również nadzieję, że dacie znać właśnie w komentarzu, co sądzicie o tych omówieniach. Także Żywiołak, jeszcze raz wielkie dzięki za podesłanie deku. Naprawdę bardzo mi się spodobał. No i cóż, jeszcze na koniec oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś. Wiadomo, im jest nas więcej, tym lepiej. No, możemy generować większe zasięgi i deki mogą dochodzić do większej ilości osób. Na tym mi naprawdę bardzo, bardzo zależy. No i oczywiście zachęcam również do odwiedzenia naszego Discorda, gdzie staramy się zbudować społeczność. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak mieć nadzieję, że mile spędzicie czas przy tym odcinku, no i zaprosić was do gry. Dobry. King of Kings. Insurekcja. Nie rozśmieszaj mnie! No, może to być całkiem przyjemny matchupik dla nas, biorąc pod uwagę, że mamy Kahira, Irden. Okropną talię. Mamy okropną talię. Ten pan nam się nie przyda aktualnie. Można wymienić wiórka. Wygnać desancik. To nie ma tutaj za bardzo czym grać, taka jest smutna prawda. Dyneczkę sobie wymienię. No dobra. Zaczniemy od konika, standardowo. Łyczek herbaty. A i troszeczkę podgłościć mikrofon muszę. Złoty łańcuszek, to wystarczy, żeby w końcu wyzionął ducha? O wow. Ildiko. What? No to jest niebezpieczne. Dałoby się to usunąć. No ale to bym musiał, kurczę, zużyć całego lidera i zagrać Riensa. Ja no, nie zrobię jeszcze tego. Póki co załatwimy sprawę tak i ewentualnie dobijemy ją. Ale kurczę, nice. Ja tej karty, no ja nie wiem, czy kiedy... Kiedykolwiek grałem na kogokolwiek, kto użył Ildiko. Totalny szacuneczek. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Okay. Pęd, na który składa się masa i prędkość pocisku. Co dziesiątą omija. Kolejkę. To ostatniego tchu! Nice, ile on tutaj punktów zrobił. Co tutaj się stało? Za koks. No, zrobimy tak. Nie chcę, żeby ten zapał jednostki dostawały cały czas. Więc najwyżej będziemy się z tej rundy wycofywać, rzucę Janka. On tam będzie miał na cmentarzu. Nic fajnego. Kozacki deck. Wystarczy jeden strzał. Naprawdę podoba mi się taka koncepcja. Wygramy Janka. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! No, tylko że no wiadomo, jesteśmy w sytuacji, w której przegraliśmy na równych, ale czy nam to coś robi? Jakoś bardzo dużo. Przetrwamy na pewno, push. Zakładając, że jest Riens,
mamy Yennefer, jest też Afanik. Dobierzemy Kahirka, jest Irden. No, nie no, wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. Dobra. Bierzemy tego pana. Dobra, może być fregatka. Noriko jest na przodzie. Mógłbym ten silniczek wykończyć. Tak, jest na przodzie na 100%. Piątka. 100%. Więc kurczę, no chyba rzucę tego Riensa. Czas na rewanż, Yennefer. Żeby chłop tutaj silniczka nie miał. To by był tylko problem. Później nie miałbym co z tym zrobić. Najwyżej teraz dobiję Jenką. Choć wiadomo, wolałbym sobie ją przygridować. Byłoby troszeczkę lepiej. Ten knechcik. No dobra, rzucimy. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Robimy sobie tak. Kurczę, no nie chcę, żeby on miał cokolwiek na stole. Robię tak i ustawiam maga zabójca. Nie myśl sobie. Jeszcze żaden tego nie przeżył. Runezoria. No dobrze, chcę nas wypuszować. Jak najbardziej się da. Jak dobrą kozacko. Ciekawe, w sumie mógł uderzyć tutaj. Teraz bez żadnego problemu usuniemy mu tą czwóreczkę, a w sumie piątkę. Jak? Elegancko. Rzucimy sobie tutaj. Zbyt długie utrzymywanie iluzji może kosztować życie. Ej, kurczę, mogłem na ten. Jednak mogłem na tył. Tutaj trochę zwaliłem sprawę. Niech będzie fregatka. Ej, szczerze powiedziawszy, chyba nawet zrobię tak. To już jest naprawdę dużo punktów do zrobienia. Plus mamy, no jakby nie było, silnik rozstawiony. Zawsze to te dwa punkciki. No dokładnie, gracz spasował. Więc cudownie. Ciężko by już było tutaj to nadrobić, taka jest prawda. Więc no zobaczymy. No teraz wiadomo, mistrz plak jest w sumie bezużyteczny. Blokadka się przyda. Szyneczka. Ej, skrzyneczka też, no nim je chłodzi, nim je grzeje. Bo tutaj wszystko się przyda, więc no, wywióra. No szkoda. Mógłby być iluzjonista zamiast wywiórki. Hmm.
Muszę ich postawić koło siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, maszeruj. Regata nie byłaby zła, no ale w takim razie wezmę sobie balistkę. Nice, bez. Na dyskusję czas będzie później. Kurde, czy ja chcę to blokować od razu? Może jeszcze nie. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy w to wierzyć. No dobra, jeżeli teraz wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mieli dodatkowe karobalisty. I to w dwóch sztukach. Zabronisz wymawiać. Co tutaj się dzieje? Kurczę, rozkładam obrońcę. Dalej, dalej! Kahirem. Skoro już tutaj jest jakieś wzmacnianie, no to w takim razie trzeba Kahira zabezpieczyć. Duma. No dobra, no to Dumę blokniemy. Kliknę tak. Kurczę, no Deczek jest bardzo ciekawy przeciwnika, w sensie no użycie na pewno Ildiko, mega ciekawa opcja. Też jest bardzo fajna tutaj koncepcja lyryjskiego kusznika. Edmund. Rywski, naprawdę nice. Dobra, rzucam Kahirka. Nie jestem Nilfgaardczykiem. No i zobaczymy co teraz. Spoko, tak zrobiłeś. Jesteście wasami. I tak was potraktuję. No balistki. Teraz będziemy mieli 4 punkty dodatkowe. Więc róbmy tak. Dobra, no i cóż, no przeciwnik się poddał. Szachmat, aczkolwiek naprawdę deck bardzo ciekawy, więc tutaj duży propsik GG, a zobaczymy jak nam pójdzie na następnej grze. No dobrze. Trzymaj głowę wysoko. Narmolan ja 28. Deczek, taktyka partyzancka, więc jest to mocny problem. Najprawdopodobniej Milwa prezentowana nie tak dawno temu przez Pawła. Tak stawiam. Więzik zawsze spoko. No. Jednak nie. Nie brak mi kociej racji, a jakże? Dobrze. Bardzo dobrze, że nie kliknąłeś. No wiadomo. Ze skaczącym Wiedźminem byłby duży problem. Proszę, to jest jakaś szalona odmiana harmonii. Trzeba tą Saskię zbić. Lepiej od razu się poddaj. Dobra.
Nie ma co. No tutaj pewnie dostaniemy jakiegoś pinga. Jest po prostu porzucona. Będę już grzeczna. Co ty zrobisz? Usunie nam? Nie, nie usunie. Podarował sobie. Usuwanie. Dobrze, w takim razie my atakujemy dalej. Trójeczka, no elegancko. No dobrze byłoby tutaj jeszcze Janusia rzucić. Kurczę, ale przeciwnik ma taktykę partyzancką, więc ciężko będzie ustawić Kahira. Chyba, że zaspamimy. Dobra, rzucę Janka. Też tego jednego krasnala by się przydało usunąć. Mamy spoko w sumie wiedźminka. Można byłoby się pokusić o taką opcję. O. No już gdziekolwiek. Patrz uważnie. Tutaj smocnionko pójdzie. Może nawet jeszcze... Nie, chociaż nie. No tutaj wiadomo, Zoltan może się pojawić. Za trzy. No, wtedy nie stworzyłby tokenków. Też kurczę, to jest jakaś... Dobra, grać spasowo, no proszę. Więc to w sumie sytuacja... Powiedziałbym dosyć idealna. No bo tak, a nie, bo nie rzuciliśmy Janka, co? Więc wcale nie jest taka idealna sytuacja. Ale jest Irden, jest wybiórę. No to... Jakbym miał się z czego cieszyć. Halo. Karty mi tu dobre dać. A. Nieźle. Na pewno mogłoby być lepiej. W sensie, no brakuje nam Ramona. No ale coś tutaj można, coś można tutaj podziałać, tak mi się wydaje. Tak, skoro już wygraliśmy sobie na równiutkich karcioszkach, to można byłoby, tak powiem, no już tutaj przeciwnika push to the limit. No chyba zablokuję. Teraz łyczek yerby na lekkie rozbudzenie. Okay. Zrobię co w mojej mocy. No dobrze, to przeciwnik sobie dobrał Renfri na stówkę. To tam dobierzemy. No i szczerze powiedziawszy, to nie jest takie złe. To jest silniczek. Ja i tak wykorzystam tego grzyba, no bo co później z nim zrobię? Więc w sumie możemy zrobić tak, klikniemy tak. I gitara. I jakiś tam silnik na stole jest, więc naprawdę nie jest źle. Okej. Na pochybel, skurwysyno! Okej. No i zobaczymy, czy on tam teraz okej, jest Hansa Renfri. Kurczę, szkoda, że Januś nie jest żołnierzem niestety. Riko mamy za szósteczkę. No dobra, w sumie czemu mam tego nie grać do końca? Do tego momentu, do którego mogę. Siostry, za mną! Okej.
Rzucił Zoltana. Rzucił wóz. Jakoś tam się dobrze nie skrócił, ale na pewno dobrał Renfri. Na 100% ma już Renfri na łapie. A my, no niestety przysunie na Mika, Hira i obrońcę. Na 100%. No może to Irden coś pomoże. Skoro to jest jakaś odmiana harmonii. No mogę jeszcze polecieć tak na grubo, no i rzucić Riensa. No ale co mi to da? Później już tego nie dogram, więc no cóż, pas. Nie wyciągnęliśmy od niego nie wiadomo ile, taka jest prawda. Więc no przy konfiguracji, że no to jest deszek z Renfri plus ma te wszystkie przesunięcia, to może być ciężko, żebyśmy to wygrali. No czarno to widzę. Dobra, no nic tutaj, no to jest najlepsza łapa, jaką mogę mieć. Zaczynamy. Zobaczymy, co się teraz stanie. Okej. Okay. No nie, no trzeba to usunąć. Tam jest pewnie jeszcze drugi. No ale nie, no muszę mu to usunąć. Czas na rewanż, JBW. To by narobiło zbyt dużo punktów jeszcze, jeżeli doda sobie drugiego. No to na pewno Riens na pewno za więcej niż te 4 punkciki, tylko no przynajmniej tutaj 8 zrobiliśmy. No ale no kurczę, no właśnie, tam jest jeszcze drugi kolega. Zróbmy tak. Zbyt długie utrzymywanie iluzji może kosztować życie. No i co? No wzmocnię sobie do 6. Niech skacze. Nie będzie mu tak łatwo usunąć tego iluzjonisty na 7. Okej. Nie brak mi kociej gracji, a jakże? Całego lidera kolega zużył. No to nice. To akurat fantastycznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują. Tutaj. No halo, halo. Mocnimy sobie. Jest i ona. Dobry czarodziej, to co tam wziąłeś? Okej. No, Irden będzie grube. Przepraszam, teraz nie mogę. Powinienem się szybciej rozstawić z Kahirem, jestem tego świadomy, no ale cóż, no. Trzeba zabić was wszystkich. Polecieliśmy już w tym kierunku. No mogę zniwelować jego punkty. Ludzie to szukli. Wolę raz. Krasnoludy, skrzaty nawet. Chociaż nie, no, w sumie nie, i tak Irden rzucę. No lecimy tak. A jakże? Oj. Dużo punktów. O nie, Malena. Co? Dobrze. Beef Panther. No i zobaczcie, on ma teraz Malenę, wszystko nam przesunie. Ale szkoda. Jezu, czajcie jak oni leją. To jest totalny hardcore. 4 kotki na stole. Jest Munro, pusty. No jeszcze kurczę, przeciwnik naprawdę niefortunnie trafia
Tam pancerz. No nie, nie mam miejsca na Kahira. Co tutaj się stało? Oj, dobrze, dobrze. Przynajmniej się poddał. GG. Norma. Normala. Narmolan ja 28. GG. It is mine. Kaliga. Zadarłeś z niewłaściwą czarą. No, jeżeli to będzie Zigwald, a my mamy Kahira, to powiedziałbym, że są tu szanse na powodzenie tej misji. No i na przykład teraz byłaby dobra wywióra. Ale niestety wywióry nie mamy. Tak to jest z wywiórką. Zawsze dobieramy na mapę wywiórkę wtedy, kiedy jest niepotrzebna, serio. To jest niesamowite. Portal. Można widzieć, a być ślepym. To mega ciekawe, co tutaj przeciwnik wykombinował. Jedźmin. Portal. Ciekawe. No to oczywiście musieliśmy usunąć, aczkolwiek no wiadomo, no wysyłanie jednostek na cmentarz z Kaligę powoduje tylko i wyłącznie ustawienia tego cmentarza. Dobra, rzucę sobie chyba konia Janka i nie będę tutaj za bardzo kombinował. Tym bardziej, że naprawdę, no kurczę, mam cały arsenał anty do Skellige. Jest Irden, jest Kahir, więc nie mam jakichś większych opiorów. Opiorów! Oporów! Oporów nie mam. No i co tam wyskoczy? Okej, okay. Interesujące. Wybaczyć. Na grzebieniu. Nie no, on już tutaj tyle punktów zrobił, że ho ho. No. Naprawdę grubo. Nie no, wydaje mi się, że nie będę tutaj jakoś kombinował za bardzo. Bardziej no po co? Po co? Mogę rzucić jeszcze jedną kartę w sumie. To czy później ja go przebiję? Dwoma kartami? Musiałbym Irden rzucać, a to by była głupota. Dobra. Pójdziemy sobie dalej. It is mine, Kruk. Spuszował nas potężnie. Wykorzystując portal, próbę traf na tego młodego wiedźminka. To bardzo fajne zagranie. Jeszcze sobie tutaj stworzył jednego, pingnął tego młodego wiedźmina i stworzył kolejnego, więc naprawdę spoko. Absolutnie szanuję ten placemencik. Dobrze, no ale no nie ma co ukrywać, my łapę naprawdę mamy dobrą. No oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przeciwnik odpuścił. I moglibyśmy się z nim rozprawić na długiej rundzie. Ale no dobrze, no zobaczymy, zobaczymy. Póki co wymienia karty. Bardzo długo. Więc albo nie podobierał i tak sobie teraz myśli, kurczę, wszystkie goldy w deku. Wszystkie goldy w talii. Dobra, zróbmy tak. No jeszcze nie chciałbym tej Yennefer rzucać. Ona by mi się super przydała, no ale z drugiej strony to jest bardzo mocny akcent. Plus jeszcze później wsparcie dla Mistrza Plag, więc no dobra, rzucam.
Tak zawsze pozbyliśmy się tego silniczka, chociaż tak wygląda, kurczę, gdyby chciał spasować. Rzucił sobie Oneiro, żeby skrócić deck, teraz jeszcze rzuca kruczą matkę. No, powiedziałbym tak, wygląda to, jakby rzeczywiście dobrze nie podobierał i teraz rzuci na pas. No dokładnie, dokładnie tak było. No dobrze, no. W sensie bierzemy to, tak? Gramy tak. Yennefer przestraszyła przeciwnika. No i teraz miejmy nadzieję, że nie ma żadnych przeszkadzaczy, co byśmy się mogli rozstawić z Fionem. O nie, 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 Boże, co ja zrobiłem? Nie chciałem tego kliknąć. Why? Aj, jak tutaj strasznie skiepściłem, co za potężny misklik. Co my tam mamy? No te siódemki nie są głupie. Ależ misklik. Dobra, rzucam od razu obrońcę. Jeszcze tam może być coś dziwnego, typu jakiś zakazany rytuał. No teoretycznie tak może być. Dobra, jeszcze zapobiegawczo rzucę Ramona. Jutro wyzima! Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficer. Kwatermistrz nie jest głupi, chociaż chyba teraz... Puszczę sobie adepcika. No i nawet go wzmocnię. Mi go niczym nie usunął. Kurczę, ten mistrz plag. 11 punktów w plecy. No tutaj nie wiem, no z 5 będę miał, czyli 7, tak, 6 punktów w plecy. Bardzo dużo. No dobrze, no zobaczymy, co tam kolega rzuci. I Daran. Ciekawe. No to nie, no to i Darana oczywiście trzeba usunąć. To bez dwóch zdań. No, Riens potrafi zaskoczyć, nie ma co. A jest niesamowite, jak ta karta potrafi wjechać. Jest tak rzadko używana, że przeciwnik się jej, no, po prostu się jej nie spodziewa. To jest niesamowite, serio. No i co teraz zrobisz, kolego? Dobra, mamy scenariusz. To jeno aroganckie zmierzę. Więc w takim razie my zagrywamy sobie obrońcę. Wygramy! Czuję to! Zasłonimy naszego Kahira. No i teraz Kahir wleci i to już... będzie do wyjaśnienia. No chyba, że teraz jakiś gremista. Nie, no to będzie po prostu kolejny mówca. Ale gitarka, gitarka. Nie ma tutaj absolutnie czym przejmować. Deczek pod... mówców. Bardzo mocny deck. Nie ma co ukrywać. No tylko, że niestety z zaznaczeniem, że teraz zagrywamy Kahira. No to jest... To jest duży problem, tak? To jest duży problem dla przeciwnika grający takiego typu talią. No i to może być nawet poddanie się. Więc gdybyśmy skończyli ten odcinek 3-0 i 3 razy by się przeciwnik poddał, to by było dosyć naprawdę humorystyczne. O, jest gremista, no proszę. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. No tak, on już się poddał.
Chyba, że tam jest Irden i po prostu robi sobie z nas teraz jaja świętojańskie. Też jest taka opcja. No nie, jednak się poddał. Ej, jak mu nie wyszło. No GG. No jak widzicie, Deczek prezentuje się następująco. No muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zaskoczony skutecznością. Także no na pewno połączenie Irden, Kahira, Yennefer i no, iluzjonistów jest absolutnie zabójcze, więc no nie trzeba wcale grać Renfree. No żywiołak, dzięki za ten deck, naprawdę jest kozacki. Także no cóż, zapraszam do przetestowania. Oczywiście jestem bardzo zainteresowany, co uważacie o decku, więc chętnie przeczytam o tym w komentarzach. No i cóż, moi mili, trzymajcie się. Wszystkiego co najlepsze. Cześć!